Niedziela 16 sierpnia 2020 rok. Kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Ludwikowicach Kłodzkich. W tej chwili znalazłem się w kaplicy pogrzebowej przy kościele świętego Michała Archanioła w Ludwikowicach. Ta kaplica była obecnie, została odnowiona. Zrobiono tutaj nowe posadzki. Ściany. Ściany. Ławki były czy nie? Że tak. Ławki były, tak? Ale widzę, że są odnowione. Bo tak, 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 ławki są odnowione. Tak. Bardzo, bardzo świeżo wyglądają. Rozumiem. Także ten obrządek pogrzebowy się tutaj odbywa w tej nowej kaplicy przy kościele świętego Michała Archanioła w Ludwikowicach, co już powiedziałem na wstępie. Kaplica pogrzebowa mieści się w budynku bramnym. Jest tutaj także chłodnia, którą zakupił tutejszy proboszcz. Wszystko dalimy. Tak, to jest właśnie chłodnia. My się składamy. Była składka, tak? Tak, tak. No to super. Tutaj mamy symboliczny grób księdza zamordowanego w bestialski sposób. Zaraz przeczytam. Tak. Został dotknięty zbrodniczą ręką 22 stycznia 1995 rok. Pochowany w Popowie koło Częstochowy. Tak, ja słyszałem o tej zbrodni. Ta zbrodnia odbiła się szerokim echem po ziemi kłodzkiej. W tej chwili jestem w przeciągu tej pięknej świątyni. Zaraz wejdę do wnętrza. Jestem przed pięknym, bardzo dużym ołtarzem głównym. Po lewej stronie mamy figurę, która ma 500 lat. Figura ta została przeniesiona z drewnianego kościoła z Nowej Rudy. Tak, tutaj pan podpowiada, że ten kościół się spalił. Ta figura ocalała i właśnie tutaj znalazła swoje miejsce. Jeden z bocznych ołtarzy.
świątyni tej znajduje się chór na dwa piętra. Górne piętro to są piękne, zabytkowe organy. Piętro pierwsze, obrazy Drogi Krzyżowej. Drugi boczny ołtarz po prawej stronie ołtarza głównego. Przepiękna ambona, na szczycie której znajduje się święty Michał Archanioł z mieczem. Piękna chrzcielnica kamienna. Dwa rzędy ławek, które tutaj są od początku. Przepięknie rzeźbione. Majstersztyk roboty stolarskiej.